Tak jest, witamy wszystkich w niedzielę Bożego Miłosierdzia. Odpust parafialny w Ligocie Miliardowicach, ale tylko z nazwy. Z tej racji, że mamy dalej obostrzenia związane z epidemią COVID-19, czyli koronawirusa. No i efekt jest taki, że obowiązują one do dzisiaj. Od jutra sytuacja się poprawi, jeśli o to chodzi. Ale no niestety sprawa wygląda tak, że jeżdżymy w zakrytych gębach. No niestety, tak to wygląda. Teraz, że musimy mieć zakryte gęby. No widać, opustoszałe Miliardowice. I powiem wam, że budów na odpuście co nie miara. Wygląda odpust na Miliardowicach, czyli totalne pustki, wszystko przez COVID-19, pusto wszędzie, głucho wszędzie, od jutra 35 osób w kościele, masakra po prostu. Tak, dobrze, że Zach się tu zjawił. Mamy przewrócony znak wiślanej trasy rowerowej. Dobra, będzie stoło. Ja, genau. A jeszcze ostatnio, jak ich tu żył, to było ok. Będziemy sytuację kontrolować. Pamiętajcie, jak widzicie znaki rozwalone, jak się nie da wam tego naprawić, to po prostu interweniujcie, tak na przyszłość. Teraz jademy do lasu. Jeszcze dzisiaj zakaz wstępu do lasu obowiązuje. Od jutra się to zmienia. Ale z racji tego, że ja jadę normalną, publiczną drogą, w sensie służącą taką, że jako dojazd do kolei, więc nic się nie powinno wydarzyć złego. Chyba sobie raczej nie wjadę na ten most. Rzeka Zapienniczanka.
jest w zasadzie trójstyk. Rigota, Międzyrzecze, raczej Mazańcowice. Zawsze się mi to myli. I Czechowice. No, to już Mazańcowice są. Taką oto rajza się nam zrobiła już. Byleby nie było kosztowne. Widać, że tu jest jakiś chodniczek. Dawaj, tak to zaprowadzę. Daleko swojej roboty. Taki dziki zakątek tutaj jest. Fajnie. Jak się tam ptoki gniazdo zrobimy. No, elegancja, mewy. Tak, kto ogląda moje filmy, pewnie teren poznaje. Tam widać mój zakład pracy. Kierym jutro już będę. Od godziny 6 rano. Po tygodniowym postoju.
O kurde. Mi tak piszczy. Może pójdziemy na tapczan. Ja, to już rodzica. Kaplica świętego Wendelina. Tak, no to pozdrowienia dla wszystkich użytkowników Facebooka. Ja w tej chwili na kogoś czekam. Nie będę gadać na kogo. Ale w sumie to mogę napadać na banki. Mogę iść kraść, kurczę. Bo nasz rząd wymyślił coś takiego, że będziemy zasłaniać gęba do momentu wynalezienia szczepionki. Powiem tak, to co mam w tej chwili na sobie, to jest takie mało komfortowe, mam zamówione coś lepszego, ale no wiadomo, musi to dojść, nie? W tym tygodniu dojdzie. Także pozdrawiam wszystkich z grupy Trochu Roweru. Gdzie jestem? I w ogóle wszystkich rowerzystów. I nie dajmy się, od 20 kwietnia wracamy na dalekie trasy. Oczywiście, niestety, zasłonięci. I tu jest ten ból. No nie? No. Dobra, no to na razie tyle. Relacja będzie na kanale Roba25, rowerowo-narciarski świat. Tam będzie film z tej dzisiejszej rajdy. No to już okolice Bielszca i Zaborza. Taka oto fajna dróżka tutaj jest. Zakaz wstępu do lasu mamy, ale jak jest droga przelotowa, no to możemy jechać, nie? Ten zakaz obowiązuje do północy. Ja, to już jest kopaniny. Kurde, tam jakoś schadzka jest. W ogóle taki burdel tu robił. Nasze realizowanie 70 przekroczone kilometrów, było super. Już jest prawie pół dziewiątej na wieczór, także cóż, nie? Pogoda była ekstra, warunki też, mandatów nie było, ale już od jutra jeżdżymy normalnie, ale z maską na gębie. No niestety tak będzie prawdopodobnie przez cały sezon. Te maski do momentu wynalezienia szczepionki mamy nosić. No, ale mimo źle jest w tym jeździe. Także trzymajmy się, nie dajmy się zwariować i do następnego razu.